Oła. to było piękne, to mi się bardzo podobało. Okej, pomożemy. Tu jest Hyder, którego myślę, że tym razem zrobimy wyjątek i zostawimy go na koniec. Albo... Nie, inaczej. On zaatakuje go bardzo mocnym ciosem. Najlepiej kosą. Potem zaatakuje mocnym go atakiem. Kusznik. Zdejmie... Korsarza od tyłu. Chwileczkę tak, żeby to było dobrze ustawione. Dokładnie tak. Wybuchającą strzałę i przeszklający strzał. Magiczka. Tu jest jakiś skrytobójca strasznie groźny. I tak go załatwimy. Wciąż Hyder sobie żyje. Niestety. Są i posiłki. Posiłki rzucimy w flakon. Okej, są zamroczeni. Okej, dobrze, świetnie. Całkiem nieźle nam idzie, chociaż zadziwiająco długo. On powinien wypuścić łańcuch błyskawic. Upadł Hyder. Matko, jeszcze więcej. Dobrze. On nam tutaj umiera, dlatego wypijemy sobie likwir. I tyle. Walka chyba skończona. Już dawno powinnam to zrobić. Muszę tylko dostarczyć mu relikwię, to wszystko. Po co ci ta relikwia? Okej. On chyba chce tylko, żebym zginęła. Farciarz próbował szukać relikwii. Dokładnie. Ugał. Twój statek się rozbił? Rozpętał się sztorm. Statek wpadł na mieliznę koło miasta. Ja dotarłam do brzegu. Cała reszta utonęła. A Castillon? To potężny kupiec. Pracowałem dla niego. Zwykle to chodziło o przemyt lirium. Hyder wspomniał o żywym towarze. No to niewolnicy. Oj. Zapomnij o nim. Teraz mi się postawiłem. Patrzcie, jak to się skończyło. No, skończyło się dobrze. Cała reszta nie żyje. W każdym razie dzięki za pomoc. Mam pokój w Wisielcu, jeśli będziesz później szukać towarzystwa. No, zapamiętam. To zadanie akurat zapamiętam. O ludzie. Izabela Łotrzyk. Na pewno on. Chwileczkę, krasnolud. Ta laska i on. Dobrze. Na razie Izabeli nie będziemy brać, bo... Nie wiem, czy to coś... O, zrywacz gorsetów. Fajna nazwa na sztylet. Jeszcze jakieś trupy? Nie, tylko pieniążki. Zapisujemy. I robimy stąd wypad. Wypad z baru. Ciekawe, czy nam się pieniądze już pomnożyły. Wciąż jest 15. Trzeba mieć odwiedzić targ, chociaż strasznie z tym zwlekam, jak już zauważyliście pewnie. No dobrze. Spadamy z górnego miasta. Tak, zebrać drużynę i ruszamy w drogę. Dzień. Straż. Twierdza wicehrabiego przez górne miasto pod Wisielcem, Czarne Emporium i dom.
Pójdziemy do domu, bo jakiś list mamy znowu. Ktoś nas kocha. Ktoś zostawił nam message. Chwileczkę, jak to przeczytać? Jakoś tam nie idzie nam. No come on, gdzie jest ten list? Co, oni w kulki lecą? Zamów runy. Nie. Nie chcę zamawiać run. Biurko. O, biurko. Super. Dobrze wiedzieć, że tutaj są listy. Hawk, mam dla ciebie propozycję. Kupiec, któremu załatwiałem towary, narzeka na zaginięcie górników w jego kopalni kościanym szybie. Ładna nazwa. Wspomniał, że pochodzę z Fereldenu. Znajdź Huberta na targu w górnym mieście. Jestem zainteresowany. Niedokończone sprawy. Na razie nie. Zamiana. Może zinteresuje cię pewna sprawa. Dobrze. Ale to w międzyczasie. Na razie nie jestem tym zbytnio zainteresowany. Może pogadam z psem. He wasn't like this in Lothering. I think he misses the open fields. Chyba tęskni za otwartymi polami. O co chodzi, psie? City life. Poor thing. Maybe he'd be. Szczeka wesoło. Może się przydać. We might soon take it. Weź stąd to bydle. Mam dość jego sapania i gapienia się. Gamlin, honestly. Gamlin, jak śmiesz? What's wrong with Dot? Wybierz imię dla psa. Nazwiemy go, powiedzmy, cukierek. Sugar, sugar. I zapisujemy. Dobrze, na razie kończę nagrywanie. Do zobaczenia za parę chwil. No cześć wam, wracałem po krótkiej przerwie. Wczytujemy grę. Także krótkim podsumowaniem, nazwałem ostatnio psa jakimś takim pierwszym, lepszym, wymyślonym imieniem Cukieraczek. Bo jest taki słodki, malutki. Popatrzcie, jak się ślicznie tarza po podłodze. Naszym głównym zadaniem jednak jest zdobyć mapę podziemi, mapę podmiasta, tego, gdzie się będziemy udawać, oraz 50 suwerenów, 50 złotych monet. Mamy dopiero 15. Wychodzimy więc z domu. Zdaje mi się, że listy wszystkie przeczytałem już, jakie miałem przeczytać. I miałem bardzo dużo postaci do wyboru. Mamy Izabelę. Na pewno wezmę Warika. No i wezmę tych dwóch. Chociaż nie jestem pewien co do Szarego Strażnika, ale też jest całkiem fajnym gościem. I dobrze trzepie. Dobrze. Także za dnia. Pójdziemy teraz do górnego miasta wykonać dwa zadania. Są to jakieś poboczne zadania, ale zawsze coś tam nam wpadnie do sakiewki, prawda? Także w drogę. Tutaj Hubert. O tak, to jest ten Hubert z tych listów. Podobno masz problem w kościanym szybie, mogę pomóc. Nie wyglądasz na doświadczonego, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. Musiałem zamknąć kopalnię. Robotnicy przepadli w środku. Tak się kończy zatrudnienie Fereldenczyków. Kurde, że też nas tak nie lubią. To zła nazwa. Miejscowi ją tak nazwali. Niektórzy mówią, że jest przeklęta. Wiesz, że jestem Fereldenczykiem? Nie miałem na ciebie myśli, rzecz jasna. Co się stało z robotnikami? Nie wiem, co się dzieje. Ani jeden górnik nie przyszedł się odmeldować. Nikt nie pójdzie? Nie. Kościany szyb jest w zasadzie niegroźny. Jasne, jasne, każdy tak mówi. Ile płacisz?
Bardzo hojnie. Zależy, co tam napotkasz. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Dziękuję. Kościany szyb jest tuż za miastem. Powinien być na każdej mapie. No, kiedy będziemy się wybierać za miasto w góry, by wykonać parę zadań, wybierzemy się też do szybu. Tutaj mamy ulotkę przylepioną, no bo chyba nie przybitą do kamiennej kolumny. Dam pracę. Zaginęła moja ukochana żona Ninetta. Oferuję nagrodę, kto ją znajdzie. Można mnie zaskać... Dobrze. Więc jakiś mąż szuka swojej zaginionej żony. Pójdziemy jeszcze tutaj. I to jest właśnie ten mąż. Jeśli żona zdecydowała się odejść, nic na to nie poradzimy. Za co w ogóle tym leniom płacimy? Mi zapłać. Jak znajdziesz Ninettę, z radością ci zapłacę. Kiedy ostatni raz ją widziałeś? Miesiąc temu. O, no to. To ładne zaginięcie. Jej rodzina coś podejrzewa? Oni myślą, że ożeniłem się z nią dla majątku. Pomogę ci, bo zależy mi na doświadczeniu i kasie. Powinieneś porozmawiać z Jethanem z kwitnącej róży. Chodziła na dziwki? Co? Głowa mnie zaczyna boleć, jak o tym mówię. Powiedzenia, Sera. Ojejku, jejku. Te rodzinne problemy. Dlaczego ja je muszę rozwiązywać? Dobrze. Teraz pójdziemy do kolejnego miejsca, do kolejnego wykrzyknika, który nam tutaj się świeci na jasno. O, proszę bardzo, biegniemy. To jest jakaś osoba. Ciekawe, o co tym razem chodzi. Macza. Proszę, pomożesz mi. Mój brat. Pewnie też uciekł i też go musimy odszukać. Co z nim? Karen zawsze był idealistą. Był taki pobożny. Wzięto go do Templariusza, teraz zaginął. Powiedz mi o Meredith. Kurczę, słyszałem już to. A, to jest ta Komtur, tak, okej. Okay. Wielu ją podziwia. Jakie pogłoski? No dobra, no to ona jedzie po Templariuszach. Co się stało? Karen pisał do mnie codziennie, aż pewnego dnia listy się urwały. Komtur Meredith wyrzuciła mnie. Nie chcą mi nic powiedzieć. Jak mogę pomóc? Jeśli kiedykolwiek zarządujesz do kantowni, wypytaj innych rekrutów, Wilmode i Hagy. Byli jego najbliższymi przyjaciółmi. Kurde. To zadanie mi się mało podoba. Także zrobię... W międzyczasie. Na razie biegniemy do burdelu. No, oczywiście w interesach, co wy sobie myślicie? Żartowni się. Biegniemy dalej. I mamy dzielnicę czerwonych latarni. I kwitnącą różę. Aha, muszę jeszcze dom swój odwiedzić. Znaczy nie, nie dom, tylko tą karczmę pod Wisielcem. Żeby poromansować z łotrzycą. Znaczy z cygonką. Madame Lucine runs the place for Harlan. Madame Lucina. With him. Or on him. It's a coterie thing. Dobrze, mamy tutaj drzwi. Tutaj się odstawia jakiś flirt, nie będę przeszkadzał. Zastanawiam się tylko, czy można tutaj coś okraść? No często tak bywa, że jest puste pomieszczenie i można coś podwędzić. O, jest jakaś skrzynia.
Odłamy kopału. Śmieci, 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 śmieci. No niestety to są same śmieci. Robimy stąd wypad. Gerarchir. O, całkiem ładnie. Jak sala zamkowa. Where did you learn your magic? I mean, you know my feelings on the circle, but usually it's the... O, jest, jestem gościu. Today is my rest day, but... What can I say? I don't want to. Nie zamierzam korzystać ze swoich usług. I'm here about that. One of my favorites. Ojej. I hear she finally left her worthless husband. Przypomina elfy z Morrowinda. I just wish she'd said goodbye. Myślisz, że go rzuciła? Odeszła od męża? Nie, ale mam nadzieję, że tak właśnie zrobiła. Jemu zależy tylko na majątku. On nie zasługuje na taką żonę. Czy Nineta może mieć jakieś kłopoty? Mam nadzieję, że nie. Wszyscy ją kochają. Czasem nawet dwukrotnie w jednej nocy. Fap, 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 fap. Żartownisz. Czy ten mąż z tobą rozmawiał? On nie potrafi rozmawiać. Nazwał mnie ostrouchym kocmułuchem. Dobrze cię nazwał. Wydajesz się ją bardzo lubić. Oferuję tylko pewne usługi. Nienety szuka ktoś jeszcze i to był Templariusz. Wydaje mu się, że był emeryt. Emeryk. Jaki tam emeryt? Na pewno nie była czarodziejką? Cóż, z pewnością oczarowywała. Anyway, if Nanette was a mage, I think Emmerich would have said so. Czy Emmerich był kochankiem Ninety? She always liked men in uniform. Emmerich said he'd continue his investigation in Darktown. You could see if he's still there. Dobrze, więc on będzie w mrokowisku. Tell her to drop by and see. A ja tymczasem kończę ten odcinek. Prawdopodobnie udamy się do mrokowiska. Może gdzieś dalej po jakieś inne zadanie. Ale chcę je dokończyć, bo jest dość ciekawe. No na razie, trzymajcie się, cześć.